odcinku 345 serialu Emanet napięcie między bohaterami osiąga punkt kulminacyjny, gdy matka Zii i Yamana, Kanan, ponownie wkracza do ich życia, powodując chaos i niepewność w rodzinie Kirimli. Jej powrót jest jak burza, która zrywa spokój w rezydencji, a jej prawdziwe intencje budzą niepokój u Yamana, który od samego początku był stanowczo przeciwny jej obecności. Pojawienie się Kanan nie tylko przywraca bolesne wspomnienia z przeszłości, ale również prowadzi do dramatycznych wydarzeń, które zmuszą Yamana do podjęcia trudnej decyzji. Matka, która przez lata była źródłem bólu i cierpienia dla swoich synów, teraz wraca, by jeszcze bardziej skomplikować ich życie. Yaman, mimo swojej twardości i determinacji, nie jest w stanie przekonać Zii, jak wiele złego wyrządziła im matka. Zia, pod wpływem manipulacji Kanan, zaczyna kwestionować rzeczywistość, przekształcając wspomnienia z dzieciństwa w coś, co nigdy nie miało miejsca. Sytuacja osiąga apogeum, gdy Zia nie wytrzymuje psychicznie i dostaje poważnego ataku, po którym trafia do szpitala. To wydarzenie jest punktem zwrotnym, który zmienia wszystko. Yaman, rozdarty między nienawiścią do matki a miłością do brata, staje w obliczu decyzji, która zaważy na przyszłości całej rodziny. W szpitalu dochodzi do dramatycznej konfrontacji, kiedy Hakan, wróg Yamana i brat Kamgoza, pojawia się z zamiarem zabicia Zii. W tym krytycznym momencie to właśnie Kanan, którą Yaman darzy największą niechęcią, staje się nieoczekiwanym bohaterem. Nakrywa Hakana w sali Zii i udaremnia próbę morderstwa, choć sama doznaje niewielkich obrażeń. Jej poświęcenie i odwaga zaskakują wszystkich, zwłaszcza Zie, który w momencie kryzysu zdaje sobie sprawę, że matka, której tak bardzo nienawidził, właśnie uratowała mu życie. Moja mama mnie uratowała, prawie umarłem, ale ona mi pomogła, wykrzykuje uradowany Zie, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. Jego słowa są dla Yamana jak uderzenie w serce. Widząc radość brata i wdzięczność, jaką okazuje matce, Yaman zaczyna zastanawiać się, czy nie popełnia błędu, odrzucając ją całkowicie. Wkrótce po tym, do szpitalnej sali przybywa również Yaman, który obezwładnia Hakana, zanim ten zdoła uciec. Mimo że to on ostatecznie ratuje sytuację, w głębi duszy czuje, że Kanan zyskała coś, czego nie może zignorować, wdzięczność Zii i jego miłość. Dla Yamana jest to trudny moment, ponieważ musi zmierzyć się z faktem, że jego matka, którą tak bardzo odrzucał, właśnie ocaliła życie jego ukochanego brata. Zmuszony do podjęcia decyzji, Yaman zgadza się, by Kanan tymczasowo zamieszkała w rezydencji. Jest to decyzja, która wywołuje mieszane uczucia zarówno u niego, jak i u reszty rodziny. Z jednej strony Yaman wie, że Kanan nie jest osobą, której można ufać, z drugiej zaś strony czuje, że jej obecność może pomóc Zii, który teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje stabilności i wsparcia. Równolegle do dramatycznych wydarzeń w szpitalu, Ali i Duygu postanawiają spędzić razem czas, udając się na wspólny obiad.
Choć na początku atmosfera jest przyjemna, szybko zmienia się, gdy Duygu zauważa wśród gości restauracji postać, która przypomina jej Yasemin. Jej niepokój i obawy zaczynają rosnąć, co wpływa na ich wspólny wieczór. Mimo to, oboje postanawiają nie rezygnować ze swoich planów, starając się cieszyć chwilą, choć w powietrzu wisi cień niepewności. Podczas gdy Kanan przechadza się po rezydencji, w jej głowie kłębią się myśli i plany. Czuje, że zdobyła tymczasowe zwycięstwo, ale wie, że Yaman wciąż jej nie ufa. Jej celem jest zdobycie pełnej kontroli nad majątkiem i wpływami rodziny Kirimi, a pobyt w rezydencji to dopiero początek. Kanan zdaje sobie sprawę, że musi działać ostrożnie, manipulując Zią i próbując zyskać choć trochę zaufania Yamana. Odcinek 345 to emocjonujący i pełen napięcia moment w historii Emanet, w którym bohaterowie muszą zmierzyć się z własnymi lękami, przeszłością i trudnymi decyzjami. Kanan, choć wciąż postrzegana jako zagrożenie, zaczyna odgrywać kluczową rolę w życiu swoich synów, a jej obecność w rezydencji zapowiada kolejne komplikacje. Tymczasem relacje między Alim a Duygu stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich wspólne chwile są naznaczone cieniem przeszłości, której nie mogą całkowicie zostawić za sobą. Co przyniosą kolejne odcinki? Czy Kanan zdoła osiągnąć swoje cele, czy też Yaman i Zia odkryją jej prawdziwe intencje, zanim będzie za późno? Widzowie z pewnością nie mogą się doczekać dalszych wydarzeń.